Michał Kuziński, reprezentuję Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego, w szczególności sekcję BMX. BMX Racing to konkurencja olimpijska. W Lublinie mamy taki dużo większy obiekt do profesjonalnej jeździe na BMX-ie. Bardzo cieszy nas fakt, że powstają takie obiekty w województwie lubelskim. Jest ich wciąż bardzo mało. Jest to bardzo fajna forma ruchu dla dzieciaków, od najmłodszych, od czterolatków do dorosłych facetów, naprawdę. Jest to świetna forma ruchu, zaangażowane są wszystkie formy, wszystkie mięśnie, kształtuje wytrzymałość, siłę, naprawdę super zabawa. Pokrótce powiem, na czym polega głównie taka jazda na pump tracku. Generalnie na pump tracku nie pedałujemy. Rozpędzamy się, wykorzystując nierówności tutaj tego toru, czyli zakręty, bandy, liczne te wałki, czyli takie muldy. Wykonujemy taką pompkę, czyli uginamy się całym ciałem, zjeżdżając ze wzniesienia, prostując, wyjeżdżając. Jeżeli to nam już wychodzi sprawnie, naprawdę osiągamy super prędkości, możemy różnie pokonywać ten tor. Począwszy od zwykłego pompowania, później na jazdzie na tylnym kole, jak również skoki. Dzisiaj będziemy chcieli zaprezentować Państwu, jak to wygląda. Może Karol, tutaj nasz czołowy zawodnik, pokaże. Od najprostszych do najtrudniejszych elementów. Właśnie cieszy fakt, że bardzo dużo już tutaj dzieciaczków jeździ. Nie zapomnijmy o bezpieczeństwie. Każdy użytkownik takiego toru powinien mieć przynajmniej kask. Kask tego typu, co ma Karol, czyli full face, pełną szczęką. Ochrania również tutaj nam szczękę, zęby. Przynajmniej to jest taki mocno profesjonalny kask, co ma Karol, full face. Ale nie zapomnijmy przynajmniej o takim kasku. Naprawdę bezpieczeństwo na tym torze jest najważniejsze. Jak również na kolaniki i na łokcie ochraniacza. Teraz Karol zademonstruje nam najprostszą formę jazdy na tym torze, czyli tak zwane pompowanie. Widzimy, zawodnik napędza się, wykorzystując nierówności toru. Na zakrętach ściska rower, na nierównościach po zjeździe wciska i wyciąga rower. I widzimy, rozpędzał się praktycznie zerową prędkością, już ma dużo więcej. Tu Karol zaprezentował skok nam pięknie. Możliwa jest również jazda po tylnym kole. Na tylnym kole tutaj nie mamy takiej długiej nitki, żeby zaprezentować. Najlepsi zawodnicy osiągają naprawdę całą linię, potrafią przejechać na tylnym kole. Znaczy, możemy przeprowadzać zawody w formie takiej goniącego zająca, czyli jedzie zawodnik.